Jakub Szałamacha, marketing manager w firmie Garmin Polska. Garmin to ponad 20 lat doświadczenia w branży nawigacyjnej. Zaczynaliśmy od awioniki, zresztą nadal jest to sprzęt produkowany. Właśnie ze względu na awionikę nie możemy pozwolić sobie na podwykonywanie pewnych rzeczy, czyli wszystko jest produkowane przez nas, w naszych fabrykach. To są trzy fabryki, w których wszystkie nasze produkty są produkowane. Jesteśmy firmą amerykańską z centrami rozwoju w Ameryce, więc to są najnowsze technologie, które powstają na terenie Stanów Zjednoczonych, potem są wdrażane na całym świecie. Mamy ponad 100 kilkadziesiąt patentów w dziedzinie nawigacji, łączności nawigacyjnej, łączności między urządzeniami, które wykorzystujemy w naszych produktach, a także wykorzystują inni producenci na rynku, bo bez nich, bez tej wiedzy, bez tej technologii, no nie byłoby sporo rzeczy w dzisiejszych czasach. Więc nawet jeśli ktoś no nie ma świadomości, czym jest Garmin, jaką jest firmą, czym się zajmuje, to na pewno korzysta z produktów Garmin. Portfolio firmy Garmin jest bardzo szerokie. To są zarówno produkty te, do których będzie dotyczyła rozmowa, czyli dla wędkarzy, dla, można by powiedzieć, też rybaków, bo to też dalekomorskie wyprawy wędkarskie, ale także sprzęt fitnessowy dla aktywnych ludzi, outdoorowy, do chodzenia w góry, to także sprzęt rowerowy, sprzęt samochodowy, nawigacje typowe, nawigacje samochodowe. Jeśli chodzi o wędkarzy, to temat jest bardzo szeroki. Tak jak jest szeroka rzesza wędkarzy i różnorodność sposobu wędkowania, tak i my dostarczamy tak szerokie portfolio produktów dla wędkarzy, bo to są echosondy. Echosondy, które możemy wykorzystać na naszych jeziorach, w zwykłych, słodkich wodach do wędkowania. Są to echosondy, które świetnie się nadają do słonych wód, to nie wiem, wyprawy na dalekomorskie wędkarstwo, gdzie są to jedne z najlepszych echosond z najlepszym separowaniem celów w wodzie słonej i z głębokością dotarcia wiązki, więc naprawdę na dalekie wyprawy świetny sprzęt. To są sprzęty także trochę z pogranicza wędkarstwa i outdooru, czyli ręczne nawigacje, takie jak GPS Map 78, pływająca ręczna nawigacja, gdzie generalnie mamy mapę akwenu danego, czy to będzie jezioro, czy to będzie morze, i poruszamy się po tym akwenie, czyli zawsze wiemy, gdzie jesteśmy podczas tego naszego wędkowania, niezależnie od tego, jakie są warunki pogodowe. Przecież mgła może nas zastać na środku akwenu. Jak pojedziemy na wędkowanie na jeziora szwedzkie, to są tak wielkie jeziora, że właściwie bez mapy to ciężko się poruszać. I wtedy mamy takie podręczne urządzenie, a jak na naszych jeziorach znajdziemy jakieś fajne miejsce, złowimy jakąś fajną rybę, chcielibyśmy za rok wrócić w to samo miejsce, to właśnie na takim urządzeniu w bardzo prosty sposób oznaczymy to miejsce i w ten sposób przez lata budujemy własną elektroniczną mapę naszego akwenu, akwenu, na którym wędkujemy. Bardzo fajną sprawą dla wędkarzy, z czego może nie wszyscy sobie zdają sprawę, to są tak zwane action kamery, czyli kamery akcji, takie sportowe kamery, które niewielkie, wodoodporne, tak, co jest bardzo istotne dla wędkarzy, bo można zanurzyć je w wodzie. Montujemy sobie na, nie wiem, łódeczce, kajaku i filmujemy cały dzień na rybach. Filmujemy to, jak zarzucamy przynętę, wyciągamy rybę i to jest ten właśnie najfajniejszy moment, kiedy nie wiemy, co wyciągniemy, szarpiemy, wyciągamy całkiem fajną rybę i mamy to wszystko uwiecznione. Jak mamy odrobinę talentu montażowego, to można sobie z tego bardzo fajny film zmontować z jakimiś spowolnieniami, takim slow motion, jak ta ryba jest wyciągana z wody. Możemy złapać momenty, które przytrafiają się znienacka, których się nie spodziewamy, a później jest je miło wspominać albo miło jest się nimi podzielić na YouTubie czy innym serwisie społecznościowym z rzeszą wędkarzy w Polsce. Nie wiem, na przykład wyciągamy sobie rybę, a w ostatniej chwili łapie ją jakaś inna ryba większa, prawda? I mamy wielkie zaskoczenie. Do tego mamy kupę uchwytów, tak? Uprzęży. To są uprzęże na głowę, na ramię, na klatkę piersiową. To są przyklejane właśnie, które możemy umieścić na burcie, czy pod na upartego, jak mamy klarowną wodę, czystą, ładną, to można zamieścić taką kamerę pod wodą i też filmować to, co się dzieje pod wodą. Super temat.
Chciałbym wszystkich oczywiście zaprosić na targi Rybomania, gdzie pokażemy szereg nowych produktów, także nowe echosondy z nowymi skanerami, z nowym podejściem do separacji celów, czyli w tym momencie pokazywania tych naszych ryb, ławic gdzieś tam głęboko pod nami. Chciałbym też zaprosić do oglądania urządzeń combo, czyli takich z pogranicza echosondy i plotera, gdzie mamy do dyspozycji mapę, mamy echosondę i wszystko jest wyświetlane na jednym wyświetlaczu. Są to zarówno dla mniejszych, jak i większych łodzi, czyli możemy pomyśleć o naszych małych łódkach, które instalujemy, ale takie 7-8-calowe urządzenia możemy już sobie wrzucić do motorowego jachtu i to bardzo fajnie będzie sprawdzało się jako urządzenie nawigacyjne, ale także pomoc w wędkarstwie. Wszystko to będzie można zobaczyć na targach wraz z szeregiem nowych produktów, które właściwie w tej chwili mają premierę na targach METS w Amsterdamie i to właśnie chcielibyśmy wszystko pokazać na targach naszych rodzimych Rybomania. Oczywiście wszystkie produkty Garmin, niezależnie od segmentu, czy to będzie bardziej outdoorowe, wędkarskie, czy kamery, są do nabycia w sieci naszych autoryzowanych dealerów. Listę ich znajdziemy oczywiście na naszej stronie internetowej, pogrupowaną w zależności od segmentu rynkowego, w którym działają, lub u naszych gold partnerów, którzy zajmują się kompletnie całym segmentem. Istnieje możliwość także zakupu tego podczas targów, także u naszego partnera, więc zapraszamy na stoisku wszystkiego, się Państwo dowiedzą. Zapraszam wszystkich na targi Rybomania, na stoisko Garmin Polska. Tam wszystkiego się Państwo dowiedzą, poznają nasze produkty, nasze technologie i nieważne, czy jesteście wędkarzami, podróżnikami, outdoorowcami, czy pływacie na dalekie wyprawy wędkarskie, czy po prostu rekreacyjne, zapraszamy, na pewno będzie wiele rzeczy do poznania, kupienia.